Cześć i czołem, moi mili, witam was bardzo serdecznie. No i dziś pojawia się coś nowego dla mnie. Przypuszczam, że wielu z was słyszało już o tej grze Kingdom Come Deliverance. Powiem wam, ograłem prolog i tak mi się ta gra spodobała, że ogram go jeszcze raz, aby wam pokazać. Bo może wielu słyszało, ale nie wszyscy widzieli, może nie wszyscy nawet ograli tą grę. Naprawdę klimat wręcz się wylewa z tej produkcji. I z tego właśnie względu postanowiłem posiedzieć na odcinkach, może nawet na live'ach. To zobaczymy w przyszłości. I no będę wam pokazywał, co tutaj się będzie działo w tej grze. No, mi prolog bardzo się spodobał, dlatego serdecznie was zapraszam. Dla chętnych jeszcze przypomnę link w opisie do Discorda. Jeśli ktoś miałby ochotę razem wspólnie pograć, serdecznie zapraszam. A póki co zapraszam na historię Kingdom Come Deliverance. Wybierzemy sobie tryb normalny. Hardcore nas nie interesuje. Tam walka jest naprawdę dość specyficzna, że tak powiem, a dodatkowo wymagająca, także tryb normalny w zupełności wystarczy. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Henry, get up now. There's work to be done. Mother. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that?
You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Nothing much. Me and the lads were just having a chat in the tavern. Some wayfarer stopped by. He was telling us what's going on in the world and, I lost track of time. Well, I hope he didn't fill your head with nonsense. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Właśnie, tutaj początkowo teraz wybieramy sobie, jak chcemy postać rozwinąć na samym początku gry. Jednak później nie będzie stało nic na przeszkodzie, aby rozwinąć ją troszeczkę w inny sposób. Także w tym momencie i za każdym razem w sumie, jak musimy podjąć jakąkolwiek decyzję podczas rozmowy, to będzie wpływało na naszą postać oraz na sytuację, w jaki sposób inni będą nas postrzegać w tym świecie. Także to jest naprawdę bardzo ciekawe. A czemu miałbym się interesować fechtunkiem? Maciej uczył mnie strzelać z łuku. Byłem z Blanką. A czy to ważne? Byłem z Blanką, wybiorę. I was with Bianca. Do you want a blow-by-blow account of everything we did? What's this, an interrogation? All right. Sorry, son. It's just that I worry about you. Thanks, Ma, but I'm not 4 years old. I know, Hal. You've grown up in front of my eyes. It's hard to get used to it. Belit, mojej kompanii, jestem głodny. Tatko gniewa się na mnie, a to po kolei jedziemy. Did Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere, as usual. Mother. You're nearly a grown man, Hal. Father will pass the forge on to you one day soon. You've been courting that Bianca for months now. Why do you have to keep wasting your time with those two layabouts? They're nothing but trouble. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Tak czasami się kończy jedno i po prostu tak z dupy zaczynam zupełnie inny temat. Tak trochę nie bardzo to wygląda, ale no w tych grach tak właśnie jest. Ta gra dość mocno przypomina mi, bo może ktoś kojarzy, bądź też nie, serię Gothic. Tam też właśnie wybieraliśmy swoje odpowiedzi i to, w jaki sposób byliśmy nastawieni i w jaki sposób odpowiadaliśmy swojemu rozmówcy, w taki sposób też on do nas się odnosił. Także no, albo mogliśmy coś ugrać podczas rozmowy, albo kończyło się na walce, bądź też po prostu nie chciał nam dać żadnych informacji. To samo będzie też i później. Także zobaczycie to, bo naprawdę bardzo ciekawie to wszystko wygląda. Is father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzik. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day.
Do you need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. I dobra, i w tym momencie oczywiście możemy brać, co nam przyjdzie. Oj, nie ten przycisk, proszę bardzo. No i też nie mogę wziąć wszystkiego, jak leci. To jest też dość istotne. Wstanie, niepotrzebnie usiadłem. Bo będziemy przeciążeni najzwyczajniej w świecie, przez co nie będę mógł biegać, na przykład. No. O. Dobra, wyjdziemy tak, bo o wiele lepiej jest cokolwiek podnosić. A zupy i inne rzeczy nam się przydadzą. A o tym już niebawem. Sami zobaczycie. Oczywiście z domu od siebie to mogę brać wszystko jak leci, bo to nie jest nic złego, bo jestem u siebie w domu. Jednak nie mogę wejść też do każdego domu, bo mnie ludzie mogą pogonić, wygonić. Lub pójść po straż. Straż mnie wtedy skuje, zaprowadzi do celi. Oczywiście są tutaj też możliwe kradzieże. Więc to też nie jest tak, że gdzie jestem, to mogę sobie brać wszystko, jak przykładowo w Wiedźminie. Czegoś takiego nie ma. Jedz z garnka. Oczywiście byliśmy głodni, tam na dole jest pasek, który pokazuje moją witalność, ile mam jeszcze energii, oraz pasek zdrowia, życia, ten czerwony. I on właśnie mi oznajmia, co dokładnie się ze mną dzieje. No dobra, weźmiemy oczywiście jak najwięcej się da, bo jak mówię, to mi się później przyda. Ja już wiem, bo no, tak jak powiedziałem, no ja już to grałem. Przeszedłem sam początek. Jestem bardzo ciekaw, co będzie tam dalej. Bo tu naprawdę początek było coś wspaniałego. Włamanie. No włamywać się nie umiem. Aczkolwiek możemy spróbować. A, nie mam wytrychów. No właśnie. To do tego jeszcze wrócimy później, z tego względu, że... O, tu jeszcze jest do wzięcia. Z tego względu, że fabuła nas tak poprowadzi. Dobra, stąd już wszystko, także wychodzimy stąd. Idziemy zrobić to, co powinniśmy. No, kompas, wiadomo. Pierwsze co, to na pewno do ojca pójdziemy. What's the matter with you, Henry? Didn't you hear me calling you? I właśnie, no tutaj jest wszystko objaśnione, także no ja już to wcześniej czytałem. Musiałem coś zrobić. Przepraszam, chciałem się trochę rozejrzeć. Mam dosyć rozkazywaniami. Sorry, father. I was taking a stroll and lost track of time. Somehow I had a feeling I was seeing everything for the first time. Hal, my boy, when are you going to get some sense? Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sassau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours.
But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Tak oto, i tak oto zaczyna się nasza przygoda. No na pewno, to jako samouczek póki co jest. Więc no tutaj nic za bardzo nie wymyślimy. Biegniemy. Jak biegniemy, oczywiście stamina nam spadnie, znaczy wytrzymałość. Jesteśmy coraz to bardziej zmęczeni. I na kompasie mamy zaznaczone, gdzie mamy iść. Oczywiście nie widzimy wszystkiego. Tutaj mamy dzienniki, kodeksy. W kodeksach mamy opisane różnego typu poradniki, postacie, ludzie, wydarzenia, miejsca i ogólnie. Warto tym się zapoznać, jednak ja już tutaj przeczytałem, co tam chciałem. Mapa. Mapa na razie jest tylko i dostępna wyłącznie miejscowości, w której obecnie się znajdujemy. Więc no, będziemy ją zwiedzać. Tutaj dość szybko wszystko się wyjaśni, ona nie jest zbyt duża. Także za moment to wszystko zobaczycie. W dzienniku są zadania główne, jak i jakieś poboczne. Na razie co do pobocznych nie umiem się wypowiedzieć, bo cały czas miałem główne zadanie. No i tutaj mamy w tym głównym zadaniu podzielone jeszcze na takie podmisje, aby wykonać, więc trzeba sobie wybrać kolejność chyba według swojego widzimisię i po prostu to zrobić. Następnie mamy gracza, no i tutaj mamy swój własny poziom. Rozwijamy swoją postać, żeby była coraz to silniejsza, ubieramy ją. No i inwentarz, w którym przetrzymujemy wszystko, możemy się tutaj leczyć, jeść i ubierać. Także tyle, jeśli chodzi o to. No i teraz tak, z racji, że ja chcę iść najpierw kupić worek węgla, więc żeby kupić worek węgla, nie mając pieniędzy, powinienem pójść odebrać dług. Żeby pójść odebrać dług, to powinienem pójść teraz do odbierz dług od Kunesza, czyli do C. Więc żeby pójść do C, to C jest tutaj. Zaznaczymy sobie. Czekaj, nie tak się to zaznacza. Tutaj trzeba będzie to zaznaczyć. C, proszę bardzo. Gdzie to? O, proszę bardzo. I moje C jest w tym oto miejscu. Także tutaj trzeba pójść i załatwić sprawę. A więc gadamy. God be with you, Kunesh. What do you want? No i z tym oczy mordą trzeba pogadać. Zobaczymy, co wyjdzie. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. No i właśnie, teraz będziemy mieli pod górkę. Zapłać w końcu za narzędzia. Zapłać albo... Na razie jeszcze pójdziemy z nim dobrotliwie. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here or I'll use the axe on you. No i dobra. I w poprzednim razem wybrałem, możesz spodziewać się wizyty ojca. No i tutaj wam zdradzę, że de facto nie odebrałem od niego żadnych pieniędzy. I sytuację rozwiązałem w inny sposób, no bo też właśnie można rozwiązywać, i misja się nie zakończyła, bo można rozwiązywać sytuacje na różne sposoby. W tym momencie spróbujemy właśnie coś innego wybrać, zobaczymy jak nam pójdzie. Dług się płaci, zapłać ochlejtusie, no tutaj już widać, że jak zapłać ochlejtusie, to będzie walka, a tutaj to jeszcze coś może się z tego wywinąć. Także co do walki jest to dość trudne, więc póki co weźmiemy długi się płaci. Look, I know things aren't easy. The wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt, and I can't leave here without something. You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you. No i chyba dostaniemy w pysk. No i tak właśnie będzie. No i teraz walka wręcz. Więc tak, RT to hak, silny cios. RB uderzenie bezpośrednie. LT kopnij. Zaznaczyć przeciwnika. B odblokuj. LB blokuj, podnosi ręce.
No i dobra. A który to LB, a który to jest LT? To jest dość istotne. LB blokuje, LB, czyli ten wyżej, kurczę. No tego się nie spodziewałem, także dobra, jedziemy z tematem. No. Oj, w ryja dostałem. O, cholera, dobra. Bollocks! I've got you like a rabbit. Oj, znowu w ryja dostałem. O, dobra. Jebat! Ach, ty cholera. Dobra, okej. Już widzę, o co chodzi. What's up? Aj, aj, aj. No jestem za słaby na niego. Okej. Okay. Ja mu nic życia nie ujmuję niestety. On mi za to tak. Kurę złoił. Miej to ostro. Także tu już dobrze widzicie, na czym polega walka. Nie jest wcale łatwa. Dobra, w kozi róg dziada. O, patrz, chyba jednak mi się udało. Patrzcie, jednak mi się udało. Haha, jednak, dobrze. Proszę bardzo. Pięknie. Dobra, to jest oczywiście moje. Także zabieramy. No pięknie. No nawet się tego nie spodziewałem, wam powiem. Bo... To jest moje trzecie podejście do tej gry. I muszę się przyznać, że już kiedyś wziąłem chyba właśnie to albo tą drugą odpowiedź. I tak dostałem po ryju, bo zupełnie nie potrafiłem walczyć. Także tutaj zjemy sobie. Jeszcze sobie zjemy. A, już nie ma. Mogę coś wrzucić do gara. No i dobra, mamy tą skrzynkę, więc sobie weźmiemy wszystko. No i właśnie odzyskaliśmy to, co nasze. Także no, ja jestem bardzo zadowolony z efektu, jaki tutaj osiągnąłem, bo teraz pójdziemy sobie kolejne sprawy. I to będzie bardzo ciekawe, bo... Ale o tym za moment, bo to nie jest takie hop-siup, żeby wam to odpowiedzieć. To będę wam opowiadał już w trakcie. Teraz kupimy sobie węgiel, bo po węgiel też byliśmy wysłani. Więc pokaż mi swoje produkty. I teraz tak, mi węgla potrzeba 10 chyba, tak? Zaraz, sprawdźmy, upewnijmy się, ile tego węgla potrzebujemy. Dziennik. Kup worek węgla. 10, ok. Czyli 10. 10. Proszę bardzo. Ile to mi będzie kosztować? Zapłać 5. 5 nie mam, ale jest teraz koszyk sprzedaj, więc coś tutaj mu sprzedamy. Także oddajmy mu bułki. Dobra. Dajmy, co to jest? Bo tutaj coś jest. Zdrowie. No to jeszcze zostawmy chleb. Co to jest?
Jakość. O, jakością. Oddamy coś najgorsze jakością. A, tu w sumie nic takiego nie ma najgorszego. Waga, cena. Tu jest ilość, zdrowie. To to, co ma najmniej zdrowia, mu damy. Damy mu chleb. Już tylko dwa. Gwoździe. A też mu dajmy gwoździa. Młotek. A też mu dajmy młotek. A czemu by nie? Młotek nie będzie mi póki co potrzebny żaden. Ok. I w tym momencie już otrzymuję od niego pół czegoś tam. Pół talara, czy innego jakiegoś tam kruszca, którym się tutaj płaci. Jakaś tu waluta jest? No nie ma. Pół czegoś. I co fajniejsze, mogę sprawdzić teraz koszyk i mogę się jeszcze targować. Że nie dość, że od niego coś kupuję, jednocześnie sprzedaję, a ja jeszcze mogę się targować. Mogę się targować sprzedając coś jemu i zażądać większą kwotę, ale mogę też się targować i zażądać niższej kwoty niż on chce za te produkty, które chcę od niego kupić. Ale też nie mogę przesadzać. Oczywiście tutaj to zrobimy tak jak jest i zawrzemy umowę. Nie będziemy się do nic wykłócać, więc misja już została wypełniona. W tym momencie jeszcze zostało nam coś jeszcze do zrobienia. Mianowicie musimy się tutaj uleczyć. Tu jest wszystko wypisane. Tutaj rana głowy, więc do tego to będzie mi potrzebny bandaż. I tutaj mamy rana tułowia. No i wiecie co, w sumie nie, bo mam bandaż i mógłbym w sumie chyba to bandażem załatwić. Ale nie, tu jest, że wyrzuć. To nie wiem, o co chodzi. W każdym razie, ja i tak nie chcę tego robić, z tego względu, że jestem ciekaw, co powie mój ojciec po tym, jak mnie zobaczy w takim stanie. Także w tym momencie zostało mi pójść i się doszkolić. Zaraz, gdzie on jest? Tutaj jest ten koleś. I on mnie będzie uczył walki. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Yes. All right, I wait on the ground by the sheepfold as usual. No i osiągnąłem nowy poziom. Oczywiście ja wiem, gdzie on idzie, także ja już tam sobie pobiegnę, poczekamy tam na niego. A on sobie dojdzie. W tym momencie zaprezentuję wam, jak to wygląda, jak nasz bohater się zmęczy. Już pasek wytrzymałości spada, już zaczniemy słabnąć. Mroczki przed oczami i właśnie osłabnę. Ale dalej próbuje biec, bo ja mu nakazuję biec, także nadal nie odpoczywa, tylko próbuje biec. Teraz już będzie odpoczywał, proszę bardzo. Także naprawdę bardzo sympatycznie to wygląda. Wszystko. Dobra, nasz kolega tam już idzie, także chwilę jeszcze na niego poczekamy. I za moment będziemy walczyć na tej oto arenie razem z nim. Też bardzo fajnie jest pokazane to, w jaki sposób się przeskakuje. I jeszcze z pierwszej osoby. To jest naprawdę coś fajnego. Bardzo ładnie tu wszystko wygląda. Nawet śmiem zaryzykować, że grafika w Kingdom Come Deliverance wygląda lepiej niż w Wiedźminie 3. Ostatnio oglądałem gameplay z Wiedźmina 3 i powiem wam, że no, jeśli nie da się lepszej grafiki tam ustawić, to uważam, że tu jest lepsza grafika jak w Wiedźminie 3. Rozmawiajmy. Dawaj, zaczynamy. Good. And since today is the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack.
If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Good. Once again. Not bad. Nice. All right. Now you're getting it. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Good. Not bad. Now you're getting it. Good, good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Good. Once again. Now you're getting it. Now you're getting it. No i pięknie. Alright, that's enough. Misja z tym oto człowiekiem już została zakończona, także teraz idziemy po piwo. I teraz wam, za moment zaraz coś wam jeszcze wytłumaczę, bo to co się wydarzy... O! Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Gutenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts, traitor. Now even the Pope. God be with you, Henry. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsche spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Ratzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jobs had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and... don't forget about Gutenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. You should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge pile of manure. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But doing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Ratzik's sword. Come on. Doing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, how? Are you with us? No i moi mili, teraz stanąłem przed dość poważnym wyborem. Czy mam iść i obrzucić tego Niemca chałupę,
Wine'em, czy jednak odmówić kolegom. I z tym oto dylematem zostawiam was w tym momencie. Zapraszam na następny odcinek. Uwierzcie mi, że naprawdę jest dość ciekawie. Także zapraszam i do zobaczenia w następnym odcinku. Także trzymajcie się i cześć.